Hejka, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat mięczaków. Tutaj jest nasz plan działania, a tutaj obie podstawy programowe. I jak zawsze na początek parę ogólnych takich informacji na temat tej grupy. A więc mięczaki są to zwierzęta tkankowe, pierwouste, są trójwarstwowe oraz celomatyczne. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, to możesz sobie sprawdzić to w filmiku o tkankach zwierzęcych i rozwoju zarodkowym. U mięczaków mamy symetrię dwuboczną albo wtórną asymetrię, czyli nie znajdziemy tutaj zwierząt o symetrii promienistej. Mięczaki zamieszkują prawie całą kulę ziemską, to znaczy, że znajdziemy je i w morzach, i w oceanach, w wodach słodkich, a także na lądzie. Na lądzie będziemy ich szukać na terenach wilgotnych, cienistych i tam będą się znajdowały ślimaki. I w ogóle głowonogi oraz małże znajdziemy jedynie w wodzie, a ślimaki znajdziemy i w wodzie, i na lądzie. Jeśli chodzi o ich tryb życia, to tutaj mamy formy wolnożyjące, a także osiadłe. I ogólnie cechą charakterystyczną mięczaków jest to, że mają one miękkie ciało, a większość z nich ma dodatkowo twardą, ochronną skorupę, czyli muszlę. I tutaj możecie rzucić okiem, jak one w ogóle wyglądają i co będziemy sobie dalej omawiać. Teraz przejdę do budowy mięczaków i tutaj są takie trzy bardzo ważne rzeczy, to znaczy, że nie mamy u nich wyraźnej segmentacji jak u poprzednich zwierząt, które sobie omawialiśmy, ale za to ich ciało dzieli się na takie trzy elementy, czyli na głowę, nogę oraz worek trzewiowy, z tym, że głowy nie znajdziemy u małży. Noga służy głównie do ruchu, a worek trzewiowy zawiera narządy wewnętrzne. I tutaj troszkę dokładnie na temat tych elementów, a więc w obrębie głowy znajduje się otwór gębowy, a także narządy zmysłów i jak możecie tutaj zobaczyć na rysunku, ten ślimak ma dwie pary czułków, a na jednej z tych par znajdują się oczy. Noga jest najczęściej dobrze umięśniona i służy do przemieszczania się, czyli możemy powiedzieć, że jest narządem lokomotorycznym, natomiast u głowonogów nie mamy właśnie takiej klasycznej nogi, ponieważ ich noga przekształciła się w ramiona oraz lejek i ich ramiona, które posiadają przyssawki, będą służyły do na przykład chwytania ofiary, a także do przemieszczania się. Natomiast lejek umożliwia ruch odrzutowy. I jeszcze dodam, że u form osiadłych ta noga jest uwsteczniona. Worek trzewiowy znajduje się u wszystkich mięczaków. Jest on okryty płaszczem, a płaszcz z kolei to jest taki fałd, który posiada gruczoły. I te gruczoły służą u większości do budowy muszli. I między workiem trzewiowym, a tym płaszczem znajduje się jama płaszczowa. Czyli ta jama płaszczowa to jest po prostu przestrzeń między workiem trzewiowym, a płaszczem, inaczej mówiąc. I do tej jamy uchodzą trzy układy. Układ pokarmowy, rozrodczy i wydalniczy. I ta jama płaszczowa zawiera skrzela bądź pełni funkcję płuca. I stąd możecie się spotkać z nazwami takimi jak jama płucna czy jama skrzelowa. I jeszcze dodam, że worek trzewiowy u ślimaków jest obrócony i spiralnie skręcony. Teraz sobie powiemy troszkę na temat muszli. Możecie się też spotkać w podręcznikach z nazwą konha. I ta muszla to jest po prostu wytwór komórek gruczołowych płaszcza. Występuje ona u części mięczaków, bo na przykład u głowonogów ona jest całkowicie zredukowana. Zbudowana jest z węglanu wapnia i z konchioliny, a konchiolina znalazłam taką informację, że jest podobna do chityny. Muszla ma trzy warstwy, zewnętrzną, środkową i wewnętrzną, a inne nazwy to konchiolinowa, porcelanowa i perłowa. I muszla pełni po prostu funkcję ochronną przed czynnikami chemicznymi, fizycznymi, mechanicznymi i też pełni funkcję szkieletu zewnętrznego. Jest ona przyczepiona do ciała za pomocą mięśni i muszla rośnie przez całe życie takiego mięczaka. Ona stale się powiększa i najstarszy element tej muszli jest po prostu najmniejszy. I oczywiście te muszle są bardzo zróżnicowane, jak możecie zobaczyć na obrazku. I zanim przejdziemy do poszczególnych układów, to tutaj jeszcze mam takie trzy informacje, a mianowicie głowonogi posiadają chrzęstny szkielet wewnętrzny, czyli jest to powiedzmy nowość, i one posiadają puszkę mózgową, która chroni ich mózg. I wśród głowonogów mamy wyjątek, ponieważ jest taki organizm jak łodzik. I jak wiecie już, głowonogi posiadają szkielet wewnętrzny, a on jako jedyny taki rodzynek posiada szkielet zewnętrzny. I u mięczaków mamy wór powłokowy, który składa się z nabłonka, warstwy tkanki łącznej oraz mięśni. Jako pierwszy mamy układ pokarmowy i składa się on z jelita przedniego, środkowego oraz tylnego. Gdybyśmy byli pokarmem, to najpierw trafilibyśmy do otworu gębowego, następnie do gardzieli, ale tu jest taki wyjątek, ponieważ małże jej nie posiadają. I ta gardziel ma gruczoły ślinowe,
i tam też znajduje się tarka. I ta tarka znajduje się u większości mięczaków i ona służy do rozdrabniania zdobytego pokarmu. Następnie mamy długie jelito środkowe z żołądkiem, które tworzy pętlę, a po nim jest jelito tylne z otworem odbytowym. No i ta gardziel znajduje się właśnie w obrębie jelita przedniego i zawiera szczęki i tarkę i też możecie się spotkać z inną nazwą tarki, czyli radula. I tu łatwo się domyśleć, że skoro małże nie posiadają gardzieli, to nie będą też miały tych ząbków, czyli tarki, czyli raduli. Do żołądka uchodzą enzymy trawienne, które pochodzą z wątrobotrzustki, czyli inaczej z gruczołu wątrobowo-trzustkowego. I takie przypomnienie, że wątrobotrzustka po prostu pełni funkcję i wątroby, i trzustki. Jeśli chodzi o małże, to jak już powiedziałam, nie mamy głowy, gardzieli i tarki i one są po prostu filtratorami, to znaczy, że one się żywią cząsteczkami materii organicznej i mikroorganizmami, które są zawieszone w wodzie. Małże sobie je odfiltrowywują z wody i też małże posiadają syfon wpustowy i syfon wypustowy. I to są takie rurki, byśmy powiedzieli. I cząsteczki wnikają do ciała małża przez syfon wpustowy. Następnie one trafiają do otworu gębowego, a niestrawione resztki pokarmu opuszczają ciało małża syfonami wypustowymi. Teraz przejdę do układu oddechowego. I tutaj możemy mieć skrzela albo płuco. Skrzela będą występować u gatunków morskich, znajdują się w jamie płaszczowej i są to po prostu dobrze ukrwione wyrostki. Możemy mieć też skrzela wtórne, które są rozgałęzione wyrostkami ciała. Natomiast u gatunków lądowych mamy płuco i płuca to dobrze ukrwione i zmodyfikowane fragmenty jamy płaszczowej. U mięczaków układ krwionośny jest otwarty, natomiast u głowonogów jest prawie zamknięty. Ale po kolei. Mięczaki posiadają serce i składa się ono z albo jednego, albo dwóch przedsionków i ta liczba zależy od liczby oskrzeli, ponieważ wynosi tyle samo. I też serce ma jedną komorę i znajduje się w ogóle po stronie grzbietowej. Hemolimfa jest bezbarwna albo posiada niebieską hemocyaninę, rzadziej zawiera hemoglobinę i u głowonogów ten prawie zamknięty układ krwionośny składa się z dwóch obiegów, czyli możemy wyróżnić obieg serce-skrzela-serce oraz serce-ciało-serce. A jak w ogóle wygląda obieg hemolimfy w tym układzie krwionośnym mięczaków? Zaczniemy sobie od momentu, w którym zachodzi natlenowanie hemolimfy w skrzelach albo w płucach. Następnie ta hemolimfa trafia do serca, z serca do aorty, następnie trafia do zatok jam ciała, wraca ona naczyniami żylnymi, potem trafia do serca skrzelowego w przypadku głowonogów, a następnie trafia do narządu wymiany gazowej, czyli albo do skrzeli, albo do płuc, i zachodzi wymiana gazowa. I w ogóle ten układ krwionośny u głowonogów nazywamy prawie zamkniętym, ponieważ głowonogi posiadają sieć naczyń włosowatych. I głowonogi posiadają te wspomniane serca skrzelowe i to są po prostu kurczliwe odcinki naczyń krwionośnych. Teraz przejdę do układu nerwowego i tutaj nie mamy jednego wzoru, jak on wygląda, ponieważ u niżej uorganizowanych organizmów, czyli u chitonów, u jednotarczowców, układ nerwowy składa się z obrączki okołoprzełykowej, podłużnych pni nerwowych oraz spoideł. Natomiast u wyżej uorganizowanych gatunków na pniach powstają zwoje nerwowe. I na obrazku zwoje nerwowe to są po prostu te kropeczki. I tych zwojów mamy kilka par, a ze względu na ich lokalizację wyróżnia się zwoje głowowe, inaczej mózgowe, nożne, płaszczowe i trzewne. Najwyższy stopień rozwoju mamy oczywiście u głowonogów i u nich najsilniej rozwinięta jest część głowowa. One mają w ogóle najbardziej scentralizowany układ nerwowy i u nich zwoje nerwowe tworzą mózg i on się znajduje w chrzęstnej puszce mózgowej. Małże natomiast mają słabo rozwinięty układ nerwowy. Jeśli chodzi o narządy zmysłów, to są one dobrze rozwinięte. U mięczaków mamy receptory dotyku. One są zlokalizowane blisko otworu gębowego, na czułkach, na brzegach płaszcza czy brzegach nogi. Są też statocysty, czyli narządy równowagi, a także chemoreceptory. I mamy też oczy, które są najlepiej wykształcone właśnie i oczy głowonogów są podobne do oczu kręgowców wodnych, na przykład ryb, pod względem budowy i możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z narządami analogicznymi. I oczy głowonogów różnią się od oczu kręgowców wodnych tym, że one powstają w różny sposób w rozwoju zarodkowym i jest to przykład ewolucji konwergentnej, inaczej zbieżnej. I oczy głowonogów są zdolne do akomodacji, czyli do zmiany położenia soczewki względem siatkówki, a to oznacza po prostu dostosowywanie ostrości obrazu w zależności od położenia obiektu. Jeśli chodzi o układ wydalniczy, to u mięczaków mamy zmodyfikowane metanefrydia,
czyli parzyste nerki. I znowu tak po kolei, najpierw mamy orzęsione lejki znajdujące się w worku osierdziowym, następnie mamy nerki, później moczowody, a na końcu mamy otwór wydalniczy w jamie płaszczowej. Część mięczaków wydala kwas moczowy, a część amoniak bądź mocznik i to oczywiście zależy od tego, gdzie one żyją. I formy lądowe będą wydalać kwas moczowy, a wodne amoniak, rzadziej mocznik. Zostało nam jeszcze rozmnażanie i mięczaki rozmnażają się wyłącznie płciowo, czyli już powinniście wiedzieć, w jaki sposób się nie będą rozmnażać. I mamy formy rozdzielnopłciowe, czyli to będą głowonogi i obojnacze, czyli małże i ślimaki lądowe. Czasami występuje dymorfizm płciowy, oczywiście u form rozdzielnopłciowych. I u gatunków morskich mamy zapłodnienie zewnętrzne, czyli to na przykład dotyczy małż, a zapłodnienie wewnętrzne dotyczy głowonogów i gatunków lądowych. Mięczaki są najczęściej jajorodne, rzadko jajożyworodne. I mamy tutaj rozwój prosty albo złożony. Rozwój prosty, czyli ten bez larwy, występuje u głowonogów i ślimaków płucodysznych, a złożony u większości małży i u morskich ślimaków. I tutaj mamy jedną lub dwie postacie larwalne. A tymi postaciami larwalnymi są trochofora i żeglarek, inaczej veliger. Możecie się też spotkać z słowem glochidium i to jest larwa niektórych małży pasożytująca na skrzelach ryb. I teraz sobie podsumujemy te trzy grupy i najpierw mamy małże, czyli małże spotkamy tylko w wodzie, a dokładniej w wodach słodkich i w morzach i od razu możemy wywnioskować, że one wydalają głównie amoniak. Cechuje je niewielka aktywność ruchowa, prowadzą osiadły tryb życia, czyli spotkamy je na przykład na dnie zbiorników. Ich ciało jest spłaszczone, jest symetryczne, dwubocznie. Mają nogę i worek trzewiowy, czyli nie mają głowy, a co za tym idzie, nie mają też szczęk i tarki. Są one filtratorami. Ich muszla jest dwuklapowa i stanowi szkielet zewnętrzny. Posiadają one gruczoł bisiorowy, o tym nie wspomniałam wcześniej, i on wytwarza bisior. A bisior to jest taka wiązka nici, które powstają z szybko krzepnącej wydzieliny tego gruczołu. Małże posiadają płatowe skrzela w jamie płaszczowej i mają także dwa syfony, czyli syfon wpustowy i wypustowy. I syfon wpustowy pobiera wodę z pokarmem, a syfon wypustowy usuwa wodę ze zbędnymi produktami przemiany materii. Małże posiadają otwarty układ krwionośny. Ich narządy zmysłów są dość słabo rozwinięte, ale posiadają na przykład chemoreceptory. Małże są rozdzielnopłciowe lub obojnacze. Występuje u nich zapłodnienie zewnętrzne. Rozwój jest najczęściej złożony, czyli tutaj będzie trochofora i veliger, inaczej żeglarek. A przykładem małż jest omułek jadalny. Teraz przejdę do ślimaków, czyli jak już wiemy, mamy gatunki wodne, które wydalają amoniak i lądowe, które wydalają kwas moczowy. W ogóle ślimaki to jest najliczniejsza gromada mięczaków. Ślimaki są wtórnie asymetryczne, mają głowę, worek trzewiowy i nogę. Mają one szkielet zewnętrzny i najczęściej jest to muszla jednoczęściowa, spiralnie skręcona, ale jak widzicie na obrazkach, ta muszla może być bardzo zredukowana i na tych obrazkach widzicie pomrowy. Ślimaki posiadają szczęki i tarkę. Gatunki lądowe, słodkowodne posiadają płuco, czyli powiemy, że są płucodyszne, czyli mają dobrze ukrwione i zmodyfikowane fragmenty jamy płaszczowej, które są tym płucem, a gatunki morskie mają skrzela. Ślimaki mają otwarty układ krwionośny. Na ich głowie znajduje się jedna lub dwie pary czułków. Oczy znajdują się na wierzchołkach czułków, ale też na tych czułkach mamy receptory dotyku. Gatunki lądowe są obojnacze, a wodne głównie rozdzielnopłciowe. U ślimaków mamy zapłodnienie zewnętrzne lub wewnętrzne, a także mamy rozwój prosty u ślimaków słodkowodnych i lądowych, a rozwój złożony będzie u ślimaków morskich. I jeszcze nam zostały głowonogi. Głowonogi spotkamy tylko w wodzie. Gatunki morskie wydalają amoniak, rzadko mocznik, jak już wiemy. Mają one dobrze wykształconą głowę, mają worek trzewiowy, a ich noga uległa przekształceniu w ramiona i lejek. Mają one 8 lub 10 ramion. Te ramiona posiadają przyssawki, które umożliwiają chwytanie ofiary i te ramiona są dobrze umięśnione. Muszla uległa redukcji. Głowonogi posiadają szkielet wewnętrzny i jak już wspomniałam, łodzigi są wyjątkiem. Głowonogi posiadają tarkę, posiadają silne szczęki, a także gruczoł czernidłowy. I ten gruczoł wytwarza i wydziela sepię, która jest wyrzucana w przypadku zagrożenia i ona po prostu mąci wodę,
i ten gruczoł jest najlepiej rozwinięty u mątw. Głowonogi mają prawie zamknięty układ krwionośny, posiadają naczynia kapilarne, mają też dwa skrzela w jamie płaszczowej i mają najbardziej scentralizowany układ nerwowy wśród mięczaków. Mają duże oczy podobne do oczu kręgowców i są one umieszczone po bokach głowy i oprócz oczu mają receptory dotyku, chemoreceptory. Głowonogi mają także chromatofory, inaczej komórki chromatoforowe, i one umożliwiają im zmianę zabarwienia skóry i to jest wykorzystywane właśnie do kamuflażu. Głowonogi są rozdzielnopłciowe, występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne w jamie płaszcza i u nich występuje rozwój prosty, czyli nie mamy larw. I już na sam koniec parę słów na temat znaczenia mięczaków. I tak jak przy właściwie każdych omawianych zwierzętach, przy znaczeniu możemy wymienić jedzenie i akurat mięczaki mogą stanowić pokarm, a także są konsumentami. Małże, będąc filtratorami, przyczyniają się do samooczyszczania wód, to znaczy, że dzięki nim redukuje się nadmiar substancji organicznych w wodzie. Jak pewnie dziewczyny wiedzą, śluz ślimaka jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym, perły natomiast są wykorzystywane w przemyśle jubilerskim. Ślimaki bezmuszlowe są szkodnikami upraw, ale ślimaki i małże mogą być bioindykatorami zanieczyszczenia wód, ale także mięczaki mogą być żywicielami pośrednimi pasożytów, na przykład. Może część z Was pamięta błotniarkę moczarową i motylicę wątrobową. Także to tyle, jeśli chodzi o mięczaki. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.